Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ze mną jest profesor Agata Domachowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, również Instytut Europy Środkowej. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj od Macedonii Północnej prawica, rozumiem, wraca do władzy. Tak, największa partia opozycyjna macedońska, Wymyrodu PMN, powraca do władzy, już niedługo stworzy nowy rząd. Ona od 2017 roku zasiadała w opozycji w parlamencie macedońskim. Tutaj chciałabym tylko przypomnieć, że właśnie w 2017 roku, kiedy utraciła władzę, no to w tych wyborach ta partia także zwyciężyła, ale nie była w stanie stworzyć koalicji rządowej. W tym roku, tym razem jej się to na pewno uda. Odniosła ogromne zwycięstwo, uzyskując 58 mandatów w parlamencie, który liczy 120 miejsc, więc naprawdę niewiele jej brakuje do tego, aby posiadać większość. A więc teraz, chcąc jak najszybciej utworzyć nowy rząd w Macedonii, prowadzi rozmowy negocjacyjne z przyszłym prawdopodobnie partnerem koalicyjnym, którym będzie jedna z partii reprezentujących albański elektorat żyjący w Macedonii Północnej, ale nie z tą największą albańską partią, tylko z tą, która zajęła drugie miejsce w tegorocznych wyborach parlamentarnych. Można powiedzieć, co to oznacza, to znaczy jakie są te źródła sukcesu akurat tej partii? Tutaj tak naprawdę ten problem jest o wiele bardziej złożony, niż nam by się wydawało. Przede wszystkim można zwrócić na takie przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne. No na pewno społeczeństwo macedońskie było już zmęczone z rządami socjaldemokratów, które trwały od 2017 roku. Okazał się to być czas z punktu widzenia macedońskiego społeczeństwa stracony, jeżeli weźmiemy pod uwagę przeprowadzenie kluczowych reform w państwie. Zdaniem Macedończyków ich sytuacja wcale się nie polepszyła przez te ostatnie 7 lat. Nie doszło do wzmocnienia rządu prawa w Macedonii. Nie podjęto znaczącej walki z korupcją. Sytuacje, w których praktyki związane z nepotyzmem nadal mają miejsce w Macedonii. Nie doszło do jakiegoś znaczącego przyspieszenia gospodarki macedońskiej. No tutaj też trzeba mieć na uwadze te obiektywne problemy zewnętrzne, tak niezwiązane z tym, co się dzieje w samej Macedonii, czyli pandemię COVID-19, później wojnę, pełnoskalową wojnę Rosji w Ukrainie. To też oczywiście musiało wpłynąć na sytuację gospodarczą tego państwa, jak i na państwa, pozostałe państwa, ale na pewno tutaj zaniechanie kluczowych reform i wpłynięcie na to, aby standard życia tego przeciętnego Macedończyka się zwiększył, no tutaj na pewno był w tym problem i tutaj Macedończycy na to szczególnie zwracali uwagę. No i oczywiście źródłem niezadowolenia dla wielu Macedończyków był fakt, że poprzednia partia rządząca, socjaldemokraci, zgodziła się na najpierw zakończenie wieloletniego konfliktu z Grecją, na kanwie którego trzeba było zmienić nazwę kraju, tak, z Macedonii na Macedonię Północną, co już wtedy budziło wiele znaczące wątpliwości wśród macedońskiego społeczeństwa. Przypomnę, to był 2017 rok, porozumienie słynne z Prespy. I wtedy, jak pamiętamy, to słynne porozumienie miało zagwarantować Macedonii odblokowanie tej ścieżki integracji europejskiej, zagwarantować to, że wreszcie negocjacje akcesyjne Macedonii Północnej się rozpoczną. A mówimy tu o państwie, które już w 2005 roku uzyskało status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej i od tamtej pory przez wiele lat właśnie ze względu na konflikt z Grecją, nierozwiązany konflikt z Grecją,
ta ścieżka integracyjna była, ten proces akcesyjny był zahamowany. No i to PRESPA i ta zmiana, między innymi zmiana nazwy państwa, miała doprowadzić do odblokowania procesu akcesyjnego Macedonii. Tak niestety się nie stało. Początkowo to Francja zablokowała rozpoczęcie negocjacji. Później, jak wiemy, Bułgaria, próbując wymusić na Macedonii dokonanie zmian związanych z wpisaniem do konstytucji Macedonii informacji o mniejszości bułgarskiej żyjącej w tym kraju. I jak wiemy, tutaj pewne umowy zostały zawarte. Koniec końców Bułgaria zdecydowała się na odblokowanie negocjacji, ale tylko pod warunkiem, że ta zmiana konstytucji kolejna nastąpi. No, Macedończycy, wiedząc, co się wydarzyło po zawarciu porozumienia z NetPrespy, czyli te obietnice szybkiego wznowienia negocjacji akcesyjnych okazały się być płonne, tak się nie stało, i też uważali, że zgadzanie się na kolejne ustępstwo, na dokonanie kolejnych ustępstw na rzecz sąsiadów jest czymś zbyt wielkim poświęceniem z ich strony. Dlatego to rozczarowanie wobec Unii Europejskiej, wobec polityki zagranicznej prowadzonej przez socjaldemokratów już było na tyle silne, że przelało czarę goryczy, i stąd ten znaczący, między innymi właśnie stąd to znaczące zwycięstwo tej prawicowej macedońskiej partii politycznej. Ja zadam pytanie, czy to jest ważne, a to są zawsze ważne wybory dla krajów bałkańskich, dla regionu? Tak, to są bardzo ważne wybory. Tu widzimy, dojdzie do znaczącej zmiany. Tutaj wiemy, że rząd będzie tworzony przez partię, która co prawda już rządziła w Macedonii przed 2017 rokiem. Mamy już pewne doświadczenia, jak te rządy wyglądały. Wtedy też Macedonia nie była wolna od wielu problemów. I to jest interesujące, ponieważ tutaj bym chciała podkreślić fakt, że właśnie ta największa partia opozycyjna macedońska szła w kampanii wyborczej z hasłami oczywiście proeuropejskimi, oczywiście potwierdzającymi, że także opowiada się za integracją europejską państwa, ale nie zgadza się na to, żeby kolejne ustępstwa były czynione na rzecz sąsiadów. No tutaj przykład Bułgarii, i nie zgadza się na dokonanie zmian w konstytucji. I to jest ciekawe, i zobaczymy, czy faktycznie uda się to jej pogodzić, tej partii, teraz, kiedy już będzie partią rządzącą, czyli próbę wznowienia tego procesu akcesyjnego, wznowienia negocjacji przy jednoczesnym braku zgody na dokonanie tych zmian w konstytucji, czego wymaga od Macedonii Bułgaria, tak? No bo Bułgaria nie zgodzi się na to, aby te negocjacje były kontynuowane bez właśnie tych zmian w konstytucji. Więc to jest niezwykle interesujące, jak ten nowy rząd teraz będzie chciał realizować swoje obietnice, tym bardziej, że już teraz, także po wyborach, podtrzymuje takie trzy priorytety, które chciałby zrealizować, czyli właśnie ta ścieżka integracji europejskiej, ożywienie procesów, przyspieszenie procesu integracyjnego, przyspieszenie rozwoju gospodarczego państwa, no i trzeci priorytet, podjęcie zdecydowanej walki z korupcją w kraju. Bardzo dziękuję za komentarz, profesor Agata Domachowska. Kłaniam się niska. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.